Sport to najlepsza droga do pokonania granic. Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości, który zawsze trzeba sobie uświadomić, aby móc je urzeczywistnić. Ujawnia bowiem nie tylko możliwości fizyczne człowieka, ale i zdolności intelektualne i duchowe. Sport ma nie tylko siłę fizyczną i wydolność mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni okazywać swe oblicze. Zrodził się jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy pojawiły się środki z rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Wtedy mieliśmy pewien dylemat, bo rewitalizacja mogła objąć 30% tak jakby społeczeństwa gminy, mówię tutaj o liczbie mieszkańców, i Piszczac wpisywał się idealnie, ponieważ akurat jest to 30% ogółu społeczeństwa gminy Piszczac. Później był drugi dylemat, co robimy, które inwestycje, jak to rozłożyć, na jakie pieniądze, w jakim czasie. Postanowiliśmy zrealizować 3 inwestycje. Targowisko, co było takim moim troszeczkę konikiem. 2, właśnie ten obiekt, na którym się znajdujemy, ponieważ no, ja też się uczyłem w tej szkole, ja pamiętam, jak to wtedy wyglądało i tak naprawdę niewiele się zmieniło, a zmienić chcieliśmy. 3, to było właśnie przebudowa skweru, budowa nowoczesnej fontanny, i 4, budynek starej szkoły, który był tutaj w tym pięknym kompleksie. Nie bardzo było wiadomo, co z nim zrobić, za jakie pieniądze, ale pojawiły się akurat te środki i z tych środków skorzystaliśmy. Dzisiaj na pewno za te pieniądze byśmy już tego nie zrobili. Młodzież jest aktywna i lubi korzystać z tych obiektów. 3 200 000. Te pieniądze pozwoliły na to, aby pobudować 2 boiska wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, nowoczesną bieżnię, no i ten kort tenisowy, z którego korzystają dzieci, ale korzysta także młodzież w moim wieku. Żeby być wójtem, nie należy się tylko myśleć o sobie. Ja nigdy nie grałem w tenisa, ja się nie wpisuję w ogóle w to i nie zamierzam grać w tenisa, natomiast słucham społeczeństwa, słucham głosów, które gdzieś tam są z zewnątrz. Wielki dzień. Bardzo cieszymy się z tego kompleksu sportowego, który mamy, bo jest to dla nas ogromna inwestycja. 3 200 000 do tej pory jeszcze takiej inwestycji tutaj na terenie naszej placówki, zainwestowania w sport już nie było, dawno nie było, tak powiem. Nasza młodzież jest rozwinięta sportowo, ma wiele umiejętności, stąd też i wiele osiągnięć, tak? I pod kierunkiem swoich trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego ciągle je doskonali. Od wielu lat byliśmy mistrzami powiatu w piłce ręcznej, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. W tym jesteśmy na pewno. Szczypiorniści nasi cieszą się powiatową sławą, ale w tym roku, chociażby po okresie pandemii, kiedy uczniowie niewiele ćwiczyli, kiedy odbywała się edukacja z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaraz po powrocie mamy wicemistrzyni województwa w biegach przełajowych. Mamy pełnowymiarową halę sportową, ale te zajęcia tutaj cieszą się teraz ogromną popularnością, bo są na świeżym powietrzu, co jest dodatkowym atutem.